Witam naszych widzów bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Witam moich i państwa gości. Przypominam, są z nami w dalszym ciągu Miłosz Manasterski, redaktor naczelny Agencji Informacyjnej. Witam bardzo serdecznie. Jest z nami też Wojciech Reszczyński z tygodnika Sieci, a my, szanowni widzowie, zastanawiamy się, czy uda się nam wszystkim obronić polskie media publiczne, które są rzeczywiście bardzo, bardzo zagrożone, bowiem zapowiedzi Donalda Tuska i jego otoczenia dotyczące likwidacji, nie wiedzieć czemu, mediów publicznych nie tylko nie podobają się Polakom, ale wręcz budzą ich stanowczy sprzeciw. Jest to zapowiedź łamania prawa w Polsce i działania, którymi mogą się pochwalić światowe reżimy totalitarne. W obronie polskiej telewizji i polskiego radia, instytucji z ogromnym dorobkiem, ze wspaniałymi dziennikarzami, którzy mają odwagę mówić prawdę o tym, co dzieje się w polskim życiu publicznym, w ich obronie i w obronie polskiego radia i polskiej telewizji stanęli opozycjoniści czasów PRL-u oraz zwykli Polacy, widzowie, którzy bardzo licznie zgromadzili się przed gmachem Telewizji Polskiej w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy, gdzie mieszczą się wszystkie programy informacyjne Telewizji Polskiej. Byli tam też nasi reporterzy telewizji w Polsce.pl. Posłuchajmy wypowiedzi studenta Uniwersytetu Warszawskiego i działacza Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Oskara Szafarowicza. Musimy bronić tej wielkiej wartości, jaką jest wolność słowa, wolność wymiany myśli, a telewizja publiczna, ale też inne media stojące na po stronie prawdy, rzetelności, uczciwości, takie jak w Polsce, takie jak Republika, Telewizja Trwam, Polskie Radio, Telewizja Polska, bronią wolności słowa, pokazują Polakom, jaka jest rzeczywistość i nie pozwolą Donaldowi Tuskowi, by w zaciszu mógł tak naprawdę dokonywać wszystkich swoich niecnych działań, które planuje na czele z likwidacją niepodległego państwa polskiego, są centralizacją unijną. Musimy patrzeć nowej władzy na ręce i temu będzie służyła zawsze Telewizja Polska, dopóki się będzie broniła przed tymi, którzy po prostu chcą zniszczyć pluralizm medialny. I wierzę, że nie dokonają tego. Panie Wojciechu, na demonstracji pojawili się przedstawiciele Rady Mediów Narodowych, osoby publiczne, działacze, przede wszystkim ogromnymi brawami zgromadzeni powitali dziennikarzy, których oglądają w programach informacyjnych. To rzeczywiście zamach na pluralizm, no to krok od dyktatury. Tak, oglądałem sprawozdanie, oglądałem manifestacje. Solidaryzowałem się z wszystkimi tam obecnymi, w pewnym sensie okazałem się pomocny, udzielając wywiadu dla portalu W Polityce, o którym być może jeszcze powiem. Demonstracja pokojowa, bez wulgaryzmów, nikt nie musiał się wstydzić swoich wystąpień, ale wracając tutaj do tego określenia użytego przez studenta, przekonanego zresztą przez Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Oskara Szafarowicza, ten pluralizm. Oczywiście chcielibyśmy, żeby istniał pluralizm, ale jeszcze go w Polsce nie ma. Jest zdecydowana przewaga mediów lewicowych, liberalnych, postkomunistycznych, tworzonych przez służby komunistyczne swego czasu. To przede wszystkim TVN mam na myśli. Natomiast media publiczne w 2015 roku potrafiły zgromadzić wokół siebie ludzi o niezależnych poglądach i tę misję do tej chwili media publiczne wykonywały moim zdaniem bardzo dobrze. Nie mam zastrzeżeń specjalnych do programów informacyjnych, bo głównie chodzi o programy informacyjne. W tych programach patrzono władzy na ręce i to właśnie stanowi ten punkt niebezpieczny dla obecnej władzy, która chciałaby, żeby wszystkie media
mówiły to samo i tak samo. A to już przeżywaliśmy właśnie przed 2015 rokiem, kiedy TVN i dziennik telewizyjny czy wiadomości zaczynały się i kończyły się tak samo. Także pluralizm to jest cel, powinniśmy do tego dążyć, ale on nie jest jeszcze pełny. Powiadam, istnieje przewaga mediów lewicowo-liberalnych, postkomunistycznych, a my musimy odbudować wrażliwość konserwatywną, patriotyczną, narodową, i temu mogą i powinny i muszą służyć media publiczne, a więc radio, telewizja, no i oczywiście Polska Agencja Prasowa. Panie Miłoszu, czy uda się obronić polskie media publiczne, które broniły, bronią i będą bronić, miejmy nadzieję, polskiej racji stanu? Oczywiście nie wiem, czy się uda, ale po wczorajszym dniu jest dużo większy optymizm, jest dużo większa nadzieja, bo wczoraj wydarzyły się dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, ta manifestacja, która na pewno dodała otuchy, ale też pokazała, że można, że widzowie i również osoby prominentne, tacy jak działacze opozycji, potrafią się bardzo szybko zmobilizować. Właściwie z dnia na dzień, na taką godzinę, która też no, nie była dogodna, że tak powiem, dla osób pracujących, na przykład, bo to była godzina 16, i licznie stanąć w obronie telewizji polskiej, jakby uprzedzając jeszcze konkretne działania ze strony nowego rządu, no bo powiedzmy też otwarcie, że na razie jeszcze się nic nie wydarzyło i oby się nie wydarzyło. No i mamy też zabezpieczenie ze strony Trybunału Konstytucyjnego, które wczoraj wybrzmiało, że nie wolno zmieniać, właściwie nie wolno naruszać do w najbliższych dniach zarządów, wprowadzać jakichś zmian, jakichś likwidatorów wprowadzać, to te dwa ważne wydarzenia wczorajsze no, dodają nadziei, bo powiedzmy sobie otwarcie, wydaje się, że w tym momencie nie ma żadnej drogi prawnej, żeby zagrozić mediom publicznym. Pozostaje droga bezprawna. Tego oczywiście nadal musimy się bać, jakiegoś wykorzystania służb, jakichś działań prokuratury. No, są tutaj różne scenariusze niestety jeszcze w grę wchodzące, ale powiedzmy sobie otwarcie, że drogi prawnej w tym momencie nie ma i wiadomo też, że telewizja publiczna i media i Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa no, nie zostaną same w tym momencie, że widzowie nie odwrócą się od nich, nie przyjmą, że tak powiem, z dobrodziejstwem inwentarza jakichś nowych władz, które już wskazują, kto z TVN-u, kto z innych mediów trafi teraz i będzie tworzyć telewizję polską. Tylko rzeczywiście będą protestować. No, mam nadzieję, że to, co się wczoraj wydarzyło, no, będzie hamulcem dla nowego rządu, który jednak rozważy, czy warto atakować media publiczne w sposób bezpośredni. No, chyba że to wszystko się będzie odbywało po cichu. Ale wczorajsza demonstracja i Polacy, widzowie, najwyraźniej pogrozili nowej władzy palcem, mówiąc precz od mediów publicznych. Zresztą Polacy mają bardzo dobre zdanie na temat jakości przekazu, na temat jakości dziennikarzy, którzy tam pracują. Posłuchajmy bezpośrednio wypowiedzi tych osób, które wczoraj broniły telewizji polskiej. Starsi i młodsi oglądają. No nie ma tutaj podziałów na ludzi lepszych i gorszych, a telewizja, która zniknie teraz, no telewizja polska, no to nas odetnie, no i będzie porównywalna do Białorusi, tak jak no, mieszkańcy tutaj mówią, że to jest pierwszy krok do dyktatury. Ja jeszcze też jako były działacz opozycji, proszę bardzo, chcę pokazać znaczek. I działałem, proszę, w Solidarności, jestem z Ursusa. Dużo się nacierpiałem, jestem kaleką, bo tak mnie komuniści ubecy załatwili pałowaniem, biciem. W komunistycznym domu dziecka się chowałem, gdzie byłem bity. Teraz mam biodra uszkodzone, ale myślę, że zwyciężymy, obalimy. Oni długo nie będą siedzieć na sokach, bo to, co się dzieje w Sejmie, to do cyrku nie trzeba chodzić, bo mamy prawdziwy cyrk w Sejmie. Czy mamy, panie Wojciechu, cyrk w Sejmie? Jak widać, Polacy już coraz bardziej wyrabiają sobie zdanie na temat powagi tej instytucji.
Tak, widać dzisiaj bardzo wyraźnie, że nowy rotacyjny marszałek Szymon Hołownia nie zapewnia nam powagi Sejmu. Bardzo się stara, ale chyba trochę pomylił rolę showmana telewizyjnego z człowiekiem, który sprawuje drugą funkcję w państwie. To tyle, jeśli chodzi o powagę Sejmu. Natomiast ja wczoraj udzieliłem wywiadu dla portalu W Polityce i tam poruszyłem taką bardzo jedną istotną sprawę, bo widzimy, jak się władza zachowywała, jak totalna opozycja się zachowywała w stosunku do mediów publicznych. Nie przyjmowała zaproszeń, odmawiała rozmów, lekceważyła dziennikarzy, udawała, że ich nie słyszy. No, to było wszystko bardzo żenujące. I z ich strony padał jeden koronny argument: kłamiecie, kłamiecie. Proszę państwa, jeżeli dziennikarze kłamali, to ja się pytam, dlaczego totalna opozycja nie występowała do sądów, by media publiczne, by dziennikarze odszczekali, jak to się mówi popularnie. Cały czas istniała taka możliwość, tym bardziej zachęcająca, że przecież wiemy, jak wspierająca dla opozycji okazała się nadzwyczajna kasta w sądach. Można było zaskarżyć te wszystkie kłamstwa i wówczas zobaczylibyśmy: oho, 150 razy byliśmy w sądzie w tej sprawie, zaskarżyliśmy. Tymczasem co? Jest tylko jeden znany przypadek, kiedy telewizja publiczna podała, że bezrobocie za rządów Platformy wynosiło 15%. To się odbyło w trybie wyborczym. Sąd zareagował i skorygował, mówiąc: to nieprawda, bo bezrobocie wynosiło 14,4%. Gdzie inne przykłady kłamstw? Okazuje się, że ich nie ma. Skoro ich nie ma, to znaczy, że media publiczne wykonywały swoje obowiązki dobrze, czyli mówiły prawdę. I o to tu chodzi, żeby w programach informacyjnych i publicystycznych dziennikarze nie mówili prawdy. O to toczy się ten bój, bo telewizji publicznej nikt nie zlikwiduje, nie zlikwiduje rozrywki, konkursów, teatrów, reportaży. Chodzi o informację i publicystykę, a ta musi być rzeczywiście niezależna od władzy. Najlepiej byłoby, żeby tę władzę cały czas kontrolowała. No właśnie, tylko media publiczne mogą patrzeć skutecznie nowej władzy na ręce. Kiedyś zresztą w jednej z wypowiedzi, która jest przytaczana, Donald Tusk też tak uważał, że jakakolwiek to by władza nie była, to media muszą zawsze patrzeć władzy na ręce. Ale teraz, panie Miłoszu, diametralnie zmienił zdanie. Dlaczego? No bo wtedy mówił to o mediach, które krytykowały kampanię wyborczą, krytykowały Koalicję Obywatelską i różne posunięcia Donalda Tuska, i mówił im wtedy: nie, no ale wy mnie nie możecie krytykować, krytykujcie sobie rząd, od tego jesteście. A teraz już sytuacja jest odwrotna, bo rząd stworzył Donald Tusk, no i teraz już krytykować go nie można. Natomiast rzeczywiście, powiedzmy to sobie otwarcie, bardzo ważne są media prywatne w Polsce, takie jak choćby antena, na której się spotykamy, ale jest istotna różnica budżetowa. Tylko media publiczne, właśnie i Polska Agencja Prasowa, i Polskie Radio, i Telewizja Polska mogą utrzymywać korespondentów w wielu krajach na świecie, mogą otrzymywać oddziały regionalne, mogą właśnie za pomocą tych wszystkich narzędzi wysyłać też dziennikarzy na kilkanaście, nawet kilkadziesiąt konferencji dziennie w Warszawie, bo mają na to budżet. I żadne prywatne medium nie jest w stanie w związku z tym tak skutecznie obserwować tego, co dzieje się, i patrzeć władzy na ręce. Bo państwo też patrzycie władzy na ręce i będziecie patrzeć, ale po prostu z racji etatów, możliwości budżetowych, operacyjnych, tak jak wspomniałem, oddziałów, no niestety jest to o wiele, wiele trudniejsze. Ale to, co robi w tej chwili, od dawna robi Donald Tusk i jego ekipa, to jest próba uderzenia w poczucie bezpieczeństwa dziennikarzy. Dziennikarze mają się bać, mają się cenzurować, mają po prostu unikać trudnych tematów. I wtedy nawet telewizja publiczna, która będzie przestraszona
też ich nie będzie podejmować. I tutaj, panie Miłoszu, stawiamy kropkę. Miejmy nadzieję, że polscy dziennikarze będą cały czas zadawali trudne pytania nowej władzy i bronili przede wszystkim polskiej racji stanu. A tego wszystkiego pilnuje Rada Mediów Narodowych. Dziękuję bardzo pięknie za tę dyskusję. Z pewnością jeszcze wielokrotnie do niej będziemy wracać. Miłosz Manasterski był z nami i Wojciech Reszczyński. Dziękuję państwu za uwagę.